Overwatch nie jest grą idealną. Musimy poczekać na więcej trybów, co okazuje się lekkim rozczarowaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że strzelanka od studia Blizzard jest wspaniała i niezwykle trudno się od niej oderwać. Gra nie oferuje kampanii fabularnej, a szkoda, bo deweloperom udało się zbudować fascynującą historię świata i odpowiednio przedstawić bohaterów w krótkometrażowych filmach i komiksach. Zresztą nawet podczas sieciowych rozgrywek każda postać jest niezwykle charakterystyczna. Nie sposób nie polubić Smugi czy Winstona, choć tak naprawdę słyszymy tylko ich okazjonalne, krótkie wypowiedzi. Powtarza się więc sytuacja z klasycznego Team Fortress 2, w którym też szybko zaprzyjaźnialiśmy się z bohaterami, chociaż gra nie posiadała trybu fabularnego. Esencją Overwatch są potyczki dwóch sześcioosobowych drużyn, a cele są powiązane z lokacją. Na niektórych mapach eskortujemy pojazd, na innych przejmujemy punkty kontrolne, są także tryby łączące różne elementy. Premierowa wersja oferuje 12 zróżnicowanych map, które zaprojektowano świetnie, z dbałością o najmniejszy szczegół. Zawsze jest gdzie się schować, zazwyczaj do celu można dotrzeć na kilka sposobów. Wszystkie lokacje wyglądają też doskonale, a oko cieszą detale jak ekrany monitorów, na których odpalony jest Hearthstone. Zabawa nie przestaje nudzić nawet po wielu godzinach, a wszystko dzięki bohaterom. Jest ich w sumie obecnie 21, a co najważniejsze, wszyscy dostępni są od razu. Nie musimy czekać na odblokowywanie kolejnych postaci. Każdy ma też zupełnie inne wyposażenie i umiejętności, na próżno szukać podobieństw. Zmienianie herosa podczas meczu jest integralną częścią rozgrywki i w dużej mierze wpływa na atrakcyjność Overwatch. Nigdy nie dochodzi do sytuacji, gdy jesteśmy sfrustrowani, bo wybraliśmy postać, która sobie nie radzi. Wystarczy, że wybierzemy kogoś innego. Rozgrywka co chwilę może wyglądać inaczej. W jednej chwili bronimy towarzyszy, rozstawiając tarcze jako potężny rycerz Reinhardt, za moment wcielamy się w błyskawiczną, skaczącą między wrogami Smugę, a nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydować się na wspieranie drużyny z bezpiecznej odległości i zagrać wyposażoną w karabin snajperski trupią wdową. Wszystkimi bohaterami gra się przyjemnie, choć oczywiście każdy szybko znajdzie swoich ulubieńców. Nie jest jednak tak, że bez przerwy chcemy kierować wyłącznie jedną postacią. Zawsze miło jest przełączyć się na inną, gdy wymaga tego sytuacja. Zdarza się bowiem, że jeden z rywali sprawia szczególnie dużo problemów, trzeba więc go odpowiednio skontrować. Atakowanie i korzystanie ze zdolności to czysta frajda, niezależnie od herosa. Jako Bastion zmieniamy się w stacjonarne działko, tniemy wrogów mieczem i odbijamy pociski jako Genji, zamrażamy przeciwników i stawiamy ściany lodu jako Mei, leczymy towarzyszy jako Łaska, a po wyborze Hanzo strzelamy z łuku i wspinamy się po ścianach. A to tylko kilka przykładów. Nie zabrakło głębi rozgrywki. Każdy może cieszyć się grą, jednak maksymalne wykorzystanie potencjału herosów wymaga wprawy oraz poprawnego stosowania talentów. McCree może przeładowywać rewolwer wykonując unik, co zupełnie zmienia podejście do potyczek. Szybki cios mieczem Genjiego, jeśli wykończymy wroga, od razu się resetuje. Poznając dokładnie możliwości postaci, odkrywamy coraz skuteczniejsze sposoby walki. Zróżnicowanie bohaterów nie tylko urozmaica starcia, ale też pozwala na stosowanie zupełnie nowych strategii. Niektórzy herosi będą w stanie przejść w stronę celu skrótem, znajdą się też tacy, którzy przy odpowiednim wykorzystaniu zdolności szybciej niż rywale dotrą do konkretnego miejsca. Jak w przypadku innych gier zespołowych, w Overwatch najlepiej gra się z grupą znajomych. Komunikacja jest tu niezwykle przydatna i pozwala na bieżąco przekazywać informacje. Zabawa w pojedynkę nie jest jednak o wiele gorszym doświadczeniem, a to w dużej mierze dzięki możliwości zmiany herosa w trakcie rundy. Istotnym czynnikiem wpływającym na pozytywny odbiór gry jest maksymalne dopracowanie produktu. Na każdym kroku stykamy się tu z wysoką jakością. Postacie są zaprojektowane fantastycznie pod względem wizualnym, w meczach nie przeszkadzają techniczne niedoróbki, lagi są nieobecne, a animacje i modele broni zachwycają. Frajda, satysfakcja, rywalizacja, wielkie emocje i pokłady przyjemności płynącej z niezwykle dopracowanej rozgrywki – oto Overwatch w pigułce. To jedna z najlepszych sieciowych strzelanek dostępnych na rynku, zachwycająca różnorodnością dostępnych bohaterów.